Cześć, z tej strony Freaks, a w dzisiejszym programie pilot z adekwatną nazwą, przyjmuję pozdrowionka i Messerschmitt w ogniu. To wszystko i więcej w dzisiejszym filmie, a na start kasujemy dornierka. Bohaterem dzisiejszego filmu jest Sea Hurricane Mark 1C, czyli najciężej uzbrojony Hurricane w grze. Mamy tutaj 4 działka 20 mm w solidnej, przetestowanej, no i sprawdzonej konstrukcji ze stajni Hawkera. Niestety solidna nie znaczy jakoś bardzo, bardzo wybitna, gdyż na BR-ze 3.0, na jakim ten samolot się znajduje, niestety, ale pod względem osiągów będziemy już odstawać od konstrukcji takich jak Focke Wulf 190, z którym właśnie wszedłem w walkę kołową. Troszeczkę zamieszania w chmurach i znajdujemy się już na jego ogonie. I tak naprawdę w tym momencie chyba muszę liczyć na cud, ponieważ w prostej linii to o dogonieniu Focke Wulfa mogę tylko i wyłącznie pomarzyć. Na szczęście ten oto pewnego rodzaju pad przerywają wybuchy. Pochodzące z działek Schrage Musik, innego dorniera niż ten, którego skasowaliśmy na początku. Na szczęście dornier to nie Focke. Jest większy, wolniejszy i jak się okazuje łatwiej odpada mu ogon. Także pozbawiamy go tej opcjonalnej części wyposażenia i lecimy dalej. Wracamy do widoków z kokpitu, patrzymy się na frywolnie spadający odpiłowany ogon dorniera. No i wracamy do pojedynku z Focke Wulfem, którego obecnie troszkę zgubiłem. Więc wykorzystamy ten moment na podziękowanie wspierającym kanału. Jeżeli ktoś chciałby również dołączyć się do tego grona, zostały wprowadzone nowe emotki, nowe symbole i parę nowych rzeczy. Także zachęcam się do zapoznania z linkiem w opisie. No i mamy pojedynek z Focke. Jak widzicie, Hurricane, znaczy jak widzicie i wiecie, Hurricane wykręca Focke bardzo, bardzo szybko. Natomiast trzeba uważać, żeby w tym wykręcaniu nie wypluć się z energii. Jako że niestety, ale Hurricane nawet w tej swojej lżejszej wersji do energetycznych monstrów nie należy. Więc jeżeli walczymy z samolotem, który wiemy, że wykręcimy, raczej ja preferuję metodę, żeby skręcać na tyle ostro, żeby go wykręcić, ale nie na tyle ostro, żeby wypluć się z energii po dwóch zakrętach. Jak widzicie, obecnie nie muszę skręcać jakoś bardzo, bardzo mocno, a ta Focke i tak w walce kołowej dostaje w ciry. Natomiast w tym momencie Focke zrezygnuje z walki kołowej, ponieważ wpadnie w delikatny korkociąg, z którego się szybko wygrzebie. No i niestety stosuje ona bardzo, bardzo skuteczny manewr defensywny, jakim jest po prostu lot w prostej linii. I jest to na tyle skuteczny manewr defensywny, że Hurricane niewiele ma na tym polu do powiedzenia, jeżeli chodzi o rywalizację z Focke Wulfem. Ewentualnie może się pokusić o jakieś strzały z dużego dystansu, no ale niestety nie wchodzą one, a mamy tylko 125 pocisków na działko, a to nie jest aż tak dużo, więc trzeba też te strzały z dystansu dozować. Obecnie wykorzystam ten moment, w którym się relatywnie nic nie dzieje, zwłaszcza że teraz orientuję się, że ta Focke pakuje mnie, albo chce mnie wpakować na swoje pelotki. Wykorzystam ten moment, żeby wybrać mema tego odcinka. Jego autorem jest Mickey Radio, taki bardzo tematyczny, związany z ostatnim filmem. I jako że nadal się nic nie dzieje, to obejrzymy sobie też wykres Sea Hurricane Mark 1C, który jest identyczny z Hurricane Mark 1, więc tak naprawdę jedyna różnica pomiędzy tym a Hurricane'em z 2.3 jest taka, że ten Hurricane jest cięższy. Także no, lecimy dalej. Hurricane bardzo uroczy samolot, jak widać. Bardzo ładnie się prezentuje.
Niestety wojna to nie konkurs piękności, a szkoda. Na horyzoncie, właściwie troszeczkę poniżej horyzontu, pojawia się znajomy kształt w kształcie Focke-Wulfa, który przed chwilą mnie gonił, ale obecnie jest zaoferowany czymś bardzo, bardzo istotnym, a na pewno bardziej istotnym od sylwetki Hurricane'a pojawiającej się w jego tylnej lewej ćwiartce. No i to są najfajniejsze fragi na Symce, czyli podlatujesz bardzo blisko do gościa, który nie zdaje sobie absolutnie sprawy z twojego istnienia. No i delikatnie kwestionujesz spójność strukturalną jego samolotu. Jak to się mówi? You've got a hole in your left wing! W międzyczasie zauważam, że przy naszych jednostkach naziemnych lata coś dużego i powolnego. Co to może być? No tak, Heinkel 111. I w tym momencie już wiem, dlaczego tak ciężko zestrzelić było PO2. Ponieważ różnica w samolocie atakującym, różnica prędkości w samolocie atakującym i w samolocie, który jest atakowany, jest tak znaczna, że ciężko jest przycelować. I tak, i to jest tego przykład. Tutaj widzicie, że szybkość zbliżania się jest taka, że tak naprawdę nie mam momentu, żeby jakkolwiek ten samolot wycelować. I niestety, ale cały czas jestem pod ostrzałem głupich dział przeciwlotniczych, które sprawiają, że w tym momencie mam zawał, bo myślałem, że to jakiś kolejny samolot. No ale na szczęście ten Heinkel, no prędzej czy później, no prędzej czy później skończy mu się ta prędkość, zwłaszcza, że jeżeli się przyjrzycie, to jeden silnik mu już nie działał. Tu jest pierwsze podejście i nie mam pojęcia, jak tu nic w niego nie trafiło, szczególnie ten strzał, gdzie widzimy jak byk że przeniknął przez jego skrzydło. No a tutaj ostatnie podejście, gdzie widzicie, że już jedno śmigło ten Heinkel ma wyłączone z gry. No i żeby było, żeby mu wyrównać mu lot, to obcinam mu również jedno skrzydło, żeby wiecie, żeby nie była asymetryczna liczba wiecie, działających śmigieł do działających skrzydeł. Kasujemy dornierka, no i w tym momencie wracamy do bazy i znikąd pojawia się Mr. BFF4, którego za chwilę magicznie znajduje. Absolutnie, to nie jest żadna zemsta ani nic. Po prostu to tak się składa, że lecę i jakoś tak pierwszym samolotem, na który się natknąłem, jest oto ten BF. No i korzystamy z tej samej metody, którą powiedziałem wcześniej, czyli podlatujemy jak najbliżej. I niestety samolot przeciwnika jest ułożony źle względem mojego samolotu, a pociski wychodzą mi ze skrzydeł, więc niestety, ale obrysowujemy jego kontur. Na szczęście ten BF jest tak zaaferowany strzelaniem do moich SB2C, że nie reaguje na to, co się dzieje dookoła niego, co mnie bardzo cieszy. Także mamy czas na spokojnie, żeby przycelować. Gościu absolutnie się nie przejmuje, tym bardziej, że we F4 widoczność do tyłu jest mocno, mocno średnia. Krótka seria, urywamy mu końcówkę lewego skrzydła. No i BF F4 ląduje w piachu. Swoją drogą dosyć ciekawy słowny paradoks, że samolotem, który ma w nazwie morze, no bo Sea Hurricane, latamy nad pustynią. Ale no, nie oszukujmy się, że w państwach takich jak Tunezja, gdzie pustynia schodzi do morza i tak naprawdę z jednego środowiska do drugiego nie ma zbyt daleko, takie sytuacje są możliwe. Znajduje BFA 110, który no, również nie jest zbyt udaną konstrukcją. BF 110 to jest dosyć wyrównany rywal dla Hurricane'a. To nie jest tak jak Focke-Wulf, który może po nas przejechać jak tylko mu się żywnie podoba. BF 110 no, jest to troszeczkę krowa i jedynym moim zmartwieniem jest to, żeby nie dostać jakiejś zabłąkanej siódemki z jego tylnego strzelca. Także obecnie jedyne, co należy do moich obowiązków, to pozostanie poza jego zasięgiem i korzystanie z tego, że mój zasięg jest większy i po prostu strzelanie z jakiejś
dosyć dużej odległości, jest jakieś 700-800 metrów. I liczenie na to, że w końcu go trafię. O, no właśnie. Panie przyszły Freaksie, prosimy o replay. No, cztery działka kontra skrzydło 110 to nie jest wyrównana walka, ale nie będę protestował. W końcu czasem leżącego, nie wróć, kopiącego również czasem trzeba trochę poleżeć. BF-109 wlatuje pode mnie i trafiam go absolutnie pierwszym pociskiem. To był planowany zabieg. Ale zobaczcie, jak ładnie się pali. Rozważam, czy w tym momencie nie skrócić mu męk, ale wtedy przypominam sobie sytuację, że podstępnie strzelił do mnie i mnie zestrzelił, więc niech teraz trochę pocierpi. Muhahaha. No i skrzydełko mu odpada. I BF-109 ląduje w piachu po raz kolejny. Dosłownie ich przenosi. Kasujemy dornierka. Potem jeszcze kasujemy dornierka. I jeszcze raz kasujemy dornierka. I przełączamy się na ostatnią walkę w dzisiejszym filmie, czyli BF-110, który najpierw podstępnie próbował mnie nabić na swojego lotniskowca, ale wlatuje pode mnie i kiedy orientuje się, że jest już za późno, jest już za późno. Także to by było na tyle w dzisiejszym filmie. Polecam jeszcze zobaczyć kończącą bitwę, sekwencję lądowania na lotniskowcu, która mnie trochę rozbawiła. No i co? Czołgiem i do usłyszenia.